Cześć dziewczyny, witajcie ciepło. Ja jeszcze w piżamie, ale zrobię kawę sobie, bo już wstałam, jest za 2:07. Mały jeszcze śpi, więc dobra. Może dokończę vloga, który będzie potem. Tutaj to jest moja sukienka. Dobra, nie będę się tam pokazywać, wiecie, no, piżama, koldy i tak dalej. Więc sobie zarzuciłam, dzisiaj wlatuje mała czarna, zwykła. Poczekajcie, kawka, to musi być i co? Mleczko. Poszłam do łazienki, patrzę, Nikola się kąpała wczoraj ostatnio. No i co? Trzeba było wziąć mopa. No dobra. Łazienka, już podłogę mam ogarniętą, a ja zapraszam Was na dzisiejszy dzień. Na razie jest pochmurno, ale gorąca kawa, ale będzie pięknie, będzie pięknie. Dzisiaj będę mieć gości. Moja siostra przyjeżdża, więc będziemy sobie gadać. A teraz idę montować, idę się ubierać i tak w ogóle, o, nie widać mnie. Dzień dobry, witajcie kochani z Kawusią. Przyjechała, będzie robić wrapy. Coś chciałam powiedzieć, ale speszyła mnie moja siostra. Ogólnie napisał ktoś mi, że miał być film z tym biżuterią z wizji, ale a ja stawiałam coś innego. No i teraz miałoby być. Znaczy dzisiaj nagrywam. I kurczę, czekajcie, jak to by zrobić. No ale dobra, to i tak będzie, mierzymy po tamtym filmie, żeby to była taka jakaś ciągłość. A ten z wizji będzie po tamtym, czyli teraz. Czyli teraz to nagrywam, to wy wyjdziecie, a nieważne, bo się zakręciłam. Dobra, dzisiaj Natalia kupiła tortilla i będzie robić wrapy. Ja już kurczaka odmrażam. A dlaczego ty nie nagrywasz na telefonie? Nie nagrywam. Widziałam. Ma telefon, no to co będzie robić? Przywiozła mi piękną hortensję, tylko że to już taką jesienną zamiast tej białej. Myślałam, że mi przywiezie białą. Miałam sama sobie urwać u mamy, ale... No dobra. Dobra. Więc co? Pomidorówka mi się gotuje. Młody zasnął. Miałam odkurzyć, nie odkurzam. Jeszcze piszesz coś tam. Komu to wyślesz? Mi? Ach, jak to jest z tymi siostrami. Dobra. I co? I straciłam w ogóle wenę. Co miałam powiedzieć? Bo zapomnę, przychodzę z tym, co chcieliście. Czemu tego nie ma w niedzielę? No, wyszło jak wyszło, ale mam, zobaczcie, piękne woreczki. Ja z biżuterii z wizji mam już dużo, dużo różnych kompletów. Zresztą, co wiecie, przychodzą w różnych kolorowych woreczkach. Prawda, jeszcze takie kolorystyce to ani razu mi nie przyszło i czasami przychodzą w pudełkach. Ja lubię, jak w pudełkach przychodzą, bo mogę to, wiecie, tak się nie niszczą. No ale dobra, mniejsza o to. Otwieramy woreczki i pokazuję Wam, co tutaj mamy. Oczywiście w wizji jest promocja. No a skoro była promocja, to ja musiałam coś kupić sobie. I mam tutaj pierwszy komplet, piękny. Komplet z księżycem, z białymi koralikami. Chciałam z czarnymi niestety nie było. Zaraz Wam pokażę z bliska. Więc wybrałam sobie, wzięłam z białymi i z takim kamyczkowym księżycem. Z bliska wygląda to tak. Biały księżyc, taki kamyk. No i białe koraliki, bardzo, bardzo ładne. Na regulowanym łańcuszku. No jak zawsze u nich. To jest pierwszy komplet. To było wszystko, jeśli chodzi o czerwony woreczek, a w różowym woreczku, mniejszym. Kolczyki. Wybrałam sobie kolczyki troszeczkę podobne pod księżyc, bo tutaj też są księżyce. Z cekinami, czyli coś świecącego na kółeczku. Ładne. No i te cyrkonie. Zobaczcie, jak pięknie świecą. Bardzo ładne te kolczyki są. Woreczek numer 3. Fioletowy. Patrzę, czy to są wszystkie te woreczki. A to chyba w tym drugim jest więcej coś. Zamówiłam sobie, zaraz nie Wam pokażę, to opowiem troszeczkę. Strasznie mi się podobają kolczyki koła takie duże. Tylko wiecie, takie koła duże. Ale zamawiałam, tam było napisane, że... było tam napisane, że są to duże koła, dlatego ja zamówiłam, ale niestety nie przyszły aż tak duże koła, jakie ja chciałam. No ale... No, są, no
dobra, no są, będę dalej poszukiwać. To są one chyba są z tej najnowszej kolekcji, takie trochę pozawijane, grubsze, nie wiem, ładne. W każdym bądź razie ładne, tylko ja tak sobie włożyłam trochę krzywo, ale to nic. Widzicie, to nie są takie zwykłe koła, tylko takie trochę pozawijane, poskręcane, dość takie masywne, grube, no ale nie są to te koła, które ja bym chciała, takie wielkie właśnie, no może nie aż do ramion, ale takie duże. No ale dobra. No szkoda, właśnie troszeczkę taka zmyłka, bo myślałam, że to te duże, mega duże, bo tam było napisane, że są duże, no skoro są duże, to ja myślałam, że są duże, a jednak nie są duże. Cen wam nie podaję, bo tam ciągle są tak samo rabaty i największe koło woreczek, w którym trochę się dzieje. Ale były tak atrakcyjne ceny, że wybrałam sobie dwa komplety. Zobaczcie, co ja tu mam. Co to jest? Jaka kura? Ale fajne, właśnie na najbliższą okazję, która się zbliża u nas, wkładam sukienkę czarną, więc żeby coś się działo, będzie element różowego pióra albo tego drugiego, zaraz zobaczycie. Były wykończone takim złotym czymś i z taką asymetryczną perłą. Mam nadzieję, że będą dobrze się nosiły. One są takie, no, wydawałoby się, że są lekkie, ale to troszeczkę waży, no ale te piórka. Jak ktoś lubi trochę coś innego niż takiego bardzo oczywistego, no to to będzie dla niego różne kolory. No ja wybrałam różowe, bo mi się podobały. Zobaczcie. Uroczo, mi się podobają mega. A tobie? Nie, bym takich nie założyła. Nie? Nie włożyłabyś takich kluczyków? Kiwa głową, że nie. Powiedzcie. No mi się podoba, naprawdę nie włożyłabyś? Nie. Ja to już je widzę, dlatego je zamówiłam, właśnie duże. Chciałam, żeby były duże, żeby coś się działo, ale żeby nie było z drugiej strony dużo tych kamieni, cyrkonii, tylko właśnie takie trochę lekkie, trochę takie... A, no właśnie, ona ma inny w ogóle styl, to by jej się nie spodobało. Natomiast te drugie też są inne, te jak? Nie pokażę? Ogólnie ładne, ale też nie ma styl. A. Czyli jakbym pokazała ci, zobacz tu, o wow, to jest fajne, tak, to jest super, tam nic nie ma, czyli ładne. Dobra. Pierwszy były ładne. Pierwszy, a te księżyce. Tak. No a drugie są to, właśnie nie wiedziałam, może na poprawiny włożę je, zobaczymy, albo tutaj już coś się dzieje. Mamy materiał taki tiul, świecących gadżetów, ładne to, mi się to podoba, nawet to same mogłoby być, no ale to jak widzicie, nie wszystko dla każdego, bo no, na przykład mojej siostrze się to nie podoba, a mi się to podoba, ładnie tak błyszczy, ja już dawno oglądałam te kolczyki, takie trochę inne i też nie są lekkie przez te koraliki, dodatkowo kamyczki się fajnie mienią na tęczowe kolory, Natalii się nie podobają, a mi się podobają, więc tak, takie jest moje zamówienie, dwa zestawy takich trochę szalonych kolczyków, jedne stonowane, dajcie znać, które wam się najbardziej podobało, byliście ciekawi, co ja zamówiłam, no to tak to właśnie wyglądało, czekajcie, czyli tak, cztery pary kolczyków, księżyce, koła i pióra i jakieś tam koraliki ze szmatką, no i księżyc, ale tak jak mówię, to mi się podobało. No. U nas nawet różnica, jeśli chodzi o same paznokcie, jest znacząca. Moje paznokcie są stonowane, a twoje są kolorowe. Że co ty mówisz? Że co ty mówisz, że jest różnica co? U nas nawet jest różnica, jeśli chodzi o same paznokcie, bo moje paznokcie zazwyczaj są bardziej stonowane. Moje też czasami są stonowane. Ostatnio były w większości beżowe. Masz jakieś dodatki do paznokci, a u mnie zawsze przeważa jeden teraz kolor. Nie pokazuję, bo są i są dodatki. Bardzo stonowane zawsze u mnie. No to co, napijmy się kawki? Napijemy się kawki. Dziewczyna chce się przywitać? Która bardzo chciała się przywitać? Hejka! 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 Hejka, kochani! Przyszły dziewczyny. A tam. Oprócz tej sterki ubrań, która jest do ułożenia, trzeba kupić. Nieważne. Oskar śpi, no to tak. Nie patrzymy. Tutaj jest tego nowa nie było. Tego nie paczka było. Z jesiennymi rzeczami, więc dla osób, które lubią Oskar. Safe. Będzie open box. No, dobra. Trzeba paczkę się odebrać, a teraz nakładamy zupkę, bo dziewczyny są głodne. A potem ciotka będzie robić
Grapy, ale nie ciotka, ja. Ciotka moja siostra. Głodne? Tak. To siadaj do stołu na chwilę. No i ciocia pojechała. A my mieliśmy nagrać, jak robimy wrapy. I jak wyszły. I w końcu, wiecie co, przypomniało mi się, jak już pusty talerz był, zjadłam. I tyle z mojego nagrywania. Także no, przyszłam tutaj się pożegnać, żeby nie było, że się znowu nie pożegnałam. Padał deszcz. Byliśmy chociaż na spacerze. Tak? Odebrać paczkę. W paczko macie. I tyle. Już mi się nic nie chce, powiem wam. Idę uspać małego. Mogłabym wam jeszcze pokazać taki mini haul z New Yorkera, ale to już dobra, wplotę w kolejnym. Tylko jest padnie, zobaczcie co kombinuję. Zobaczcie co kombinuję. W kolejnym vlogu, ale wyjęłam sobie już sukienkę dzisiaj na wesele, na które mamy. Przymierzyłam i będzie chyba ok, tylko muszę odpowiedni biustonosz sobie kupić. O matko, co ty robisz? Klusku. Klusku idzie spać? Ludny jest taki zmęczony, spociony. Mogę. On tak tu rozbójnikuje, powiem wam, że już po prostu już wchodzi, gdzie tylko się da. Jakby stała drabina, to byś wszedł po drabinie, co? Zobaczcie, jakie loki. To są sprężynki takie, wiecie, na co dzień, ale jak umyjemy głowę, to mamy takie sprężynki. Ale spadniesz do tyłu, podłoga jest za tobą. Parte. To takie sprężynki ma, jaki ty brudny jesteś. Co ty kombinujesz? Na, jaki cwaniacki uśmiech. Na czubku. Zastanawiam się teraz, czy dobrze wam pokazałam wszystko to biżuterię z wizji. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać i że zaspokoiłam waszą ciekawość. Jak będę zamawiać coś więcej. No muszę cię trzymać, bo spadniesz. To wam pokażę. No zobaczcie. Co to ma być? Oskaruś, co to ma być? Hej! Kolego, chodź, zrobimy papa. Chodź, rób papa. Powiedz papa. Do zobaczenia. Papa.